Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Po ponadrocznym remoncie północna nitka Estakady Katowickiej zostanie przekazana do użytku. A czym jeszcze zajęliśmy się w tym tygodniu? Renowacja browaru mycielskich. Letnie zajęcia dla dzieci i seniorów na Ratajach. Zamknięty basen Rataje. Zapraszamy. W nocy z piątku na sobotę z 15 na 16 lipca zostanie przełożony ruch na Estakadzie Katowickiej z dotychczas używanej południowej nitki na nową północną. Sprawdziliśmy, co oznacza to dla kierowców. Koniec budowy północnej nitki Estakady Katowickiej. Od nocy z 15 na 16 lipca kierowcy mogą korzystać z wyremontowanej drogi. Na nowej części są trzy pasy ruchu dla samochodów do 3,5 tony i autobusów, a także ścieżka pieszo-rowerowa. Jednocześnie zostaje zamknięta działająca dotąd południowa nitka wiaduktów nad ulicami Inflacką i Hartowo-Żegrza. Od 18 lipca zgodnie z planem wykonawca inwestycji rozpoczyna rozbiórkę mas asfaltowych na wiadukcie Hartowo i Inflacka. W dalszej części prac nastąpi demontaż wyposażenia na Hartowie. Teraz ruch w obydwu kierunkach będzie się odbywał wyłącznie po jezdni północnej. Oba wiadukty mają być oddane do użytku na przełomie 2017 i 2018 roku. Całkowity koszt inwestycji to ponad 160 milionów złotych. Na razie nie będzie zmian w komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego ma obserwować ruch przy Estakadzie, a w późniejszym czasie zdecyduje o ewentualnych zmianach, w pierwszej kolejności o powrocie autobusów linii nocnych i podmiejskich na Estakadę. W czasie wakacji dzieci się nudzą? Na pewno nie na Ratajach. Bogatą ofertę przygotowały osiedlowe domy kultury w ramach akcji Lato, relacja w kulturze pod ręką na naszej antenie. A my sprawdziliśmy, gdzie na sportowo lipiec i sierpień mogą spędzić dzieci i seniorzy. Chociaż wakacje w pełni, oni wcale nie opuszczają terenu szkoły. W lipcu i sierpniu ratajscy uczniowie pod opieką trenera osiedlowego spędzają czas na świeżym powietrzu podczas zajęć sportowych. Te zajęcia, jeżeli chodzi o gamę, różnią się teraz w okresie wakacyjnym od tych w roku szkolnym, między innymi wyjściami, czy to na miejskie kąpielisko, czy to na wycieczkę rowerową. Trenerzy osiedlowi pracują przy szkole podstawowej numer 51 na osiedlu Lecha, numer 6 na osiedlu Rusa, numer 14 na osiedlu Piastowskim oraz przy gimnazjum numer 23 na osiedlu Jagiellońskim. Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, a nie jak w roku szkolnym jedynie po południu. Aktualny grafik dostępny jest na stronie www.trener.awf.poznań.pl. Dołączyć można w każdej chwili. Wystarczy przyjść na zajęcia, nic więcej. Boiska oraz godziny zajęć są podane również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy, te zajęcia są w pełni darmowe, finansowane z budżetu Urzędu Miasta Poznania. Dłonie na bioderka i krążenia. Na ratajskich osiedlach działa także trener senioralny. Tutaj również chętni mogą przyjść w każdym momencie. Wszystkie zajęcia prowadzi Rajmund Sobkowiak. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą po prostu poćwiczyć. Zaczyna się oczywiście od rozgrzewki, później rozgrzewamy się na przyrządach, robimy taki krótki obwód i później przechodzimy do ćwiczeń czysto siłowych. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych skierowane do seniorów odbywają się we wtorki i piątki na osiedlu Lecha od 8.30, a od 9.40 na Czecha. W poniedziałki i czwartki od 7.20 na osiedlu Orła Białego, od 8.30 na Tysiąclecia oraz od 9.40 na Rusa, a w środy od 8 na osiedlu Powstań Narodowych. Latem trwają godzinę. Stałą bywalczynią zajęć jest pani Wiesława, mieszkanka osiedla Czecha. Te zajęcia dają dużo więcej niż samodzielne ćwiczenie, ponieważ jest po pierwsze pod okiem fachowca, po drugie w miłej grupie, po trzecie za darmo. Wreszcie miasto pomyślało o ludziach starszych. 30 lipca odbędzie się Spartakiada sportowa trenera osiedlowego, która jest jednocześnie największym wakacyjnym turniejem piłkarskim w Poznaniu. Dzień później po raz pierwszy będzie miała miejsce Spartakiada seniorów, zorganizowana w ramach programu Trener Senioralny. To tutaj wielu mieszkańców Rataj stawiało swoje pierwsze kroki w wodzie. Basen Rataje na osiedlu Piastowskim od 1 lipca jest zamknięty z powodu planowanej kompleksowej modernizacji.
Obecnie na pływalni Rataje na osiedlu Piastowskim trwa wygaszanie obiektu, czyli wszystkie prace związane z zamknięciem obiektu, dlatego że w ciągu kilku najbliższych tygodni przekażemy go do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, które to będą realizować modernizację pływalni. Poznańskie Inwestycje Miejskie na razie nie mają konkretnego projektu basenu Rataje i nie udzielają informacji w tej sprawie. Obecnie spółka Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przeprowadza inwentaryzację. Wyposażenie wymienione podczas ostatniej modernizacji, na przykład szafki, mogą przydać się w innych działających obiektach. Wiadomo, że basen Rataje ma być otwarty na początku 2018 roku w zupełnie nowej odsłonie. Nowy basen 25-metrowy. Chcielibyśmy również, żeby pojawił się mniejszy brodzik do nauki pływania dla mniejszych dzieci. Oprócz tego jakaś taka dodatkowa infrastruktura, sauna, kawiarenka taka wisząca, oszklona, w której będą mogli przebywać rodzice i oglądać dzieci, które uczestniczą w zajęciach. Oprócz tego chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny system obsługi klienta. Do postępów przy modernizacji pływalni miejskiej Rataje będziemy wracać w aktualnościach ratajskich. Ulice wokół Centrum Handlowego Poznania mają już nazwy. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Poznania podjęła we wtorek 12 lipca. Nazewnictwo nowych ulic wzbudzało kontrowersje, o czym informowaliśmy w aktualnościach ratajskich. Również poznańscy radni byli w tej kwestii podzieleni. Ostatecznie, zgodnie z planami, ulica wzdłuż torów tramwajowych Trasy Kurnickiej dostanie nazwę Zygmunta Warczygłowy. Z ulicą Brneńską będzie przecinać się ulica Anny Jantar. Ulice Warczygłowy i Jantar połączy ta nazwana imieniem Czesława Niemena. Oprócz tego między rondem Rataje a ulicą Pleszewską powstanie Aleja Krzysztofa Komedy. Radni uchwalili również, że między ulicą Brneńską i Pleszewską znajdzie się skwer Ady Rusowicz. Wzdłuż nowych ulic powstanie w najbliższych latach zabudowa usługowa, mieszkalna, a także park. Browar Mycielskich, zwany też browarem Kobyle Pole, produkował piwo od końca XIX wieku, nieprzerwanie aż do 1976 roku. Teraz ceglany budynek stoi nieużywany i niszczeje. Wkrótce ma się to zmienić, a browar stanie się atrakcją okolicy. Chociaż od drugiej połowy XIX wieku był prężnie działającym jednym z najnowocześniejszych na tym terenie browarów, dzisiaj nieużywany popadł w ruinę. Browar Mycielskich przy ulicy Majakowskiego może znowu stać się atrakcją okolicy. Czas jego świetności pamięta pan Zdzisław Zając, który był kierownikiem browaru od 1960 do 1968 roku. Kobyle Pole miało to szczęście, że oprócz piwa jasnego czy ciemnego produkowało okresowo bardzo dobre piwo Porter, które było rozdysponowywane na całą zachodnią część Polski. W ostatnich latach obok browaru powstało osiedle Warzelnia, wybudowane przez Nickel Development. To właśnie deweloper zakupił budynek browaru Kobyle Pole i chce przywrócić mu dawny blask. I konstrukcja samego budynku, no i to, że jest zbudowane z przepięknej cegły, jest fantastycznym przykładem na budownictwo przemysłowe końca XIX wieku. No i tak jak wiemy, jeden stary browar już w Poznaniu mamy, teraz jest czas na drugi i chcielibyśmy go przywrócić tutaj mieszkańcom Rataj. W 1865 roku Józef Mycielski, właściciel Kobyle Pola, rozpoczął budowę browaru. W kolejnych latach obiekt zmieniał właściciela, ale nie zaprzestał produkcji. Podczas okupacji w budynku działała także konspiracyjnie komórka Armii Krajowej. Ostatnie piwo wyprodukowano tutaj wiele lat później, bo w 1976 roku. Od tej pory budynek stoi nieużywany. Taki był od początku nasz zamysł zresztą. No jest to przepiękny budynek, który po tym procesie rewitalizacji, który zostanie na nim poczyniony, odzyska dawny blask i z pewnością będzie miejscem atrakcyjnym wizualnie, a także będzie atrakcyjnym funkcjonalnie, ponieważ planujemy tutaj wprowadzić takie biznesy, które spowodują, że ludzie będą tutaj celowo przyjeżdżali. Po rewitalizacji w browarze mają znaleźć się między innymi restauracja, mały rzemieślniczy browar i delikatesy, a także przestrzeń biurowa. Właściciele stale współpracują z Miejską Konserwator Zabytków. Trudno określić, kiedy poznaniacy będą mogli odwiedzić odrestaurowany browar. Tempo prac zależy od dokładnego stanu budynku, który cały czas jest badany. Na początku lipca zajmująca się prawami zwierząt Fundacja Viva przejęła występujące w jednym z polskich cyrków zwierzęta. Żółwie, krokodyl i niedźwiedź trafiły do poznańskiego zoo. Więcej o tej sprawie w naszym materiale. To jest niedźwiedzi inwalida.
Mowa o niedźwiedziu Balu, który we wtorek 5 lipca przyjechał do nowego zoo. Trafił tutaj wraz z żółwiami i krokodylem prosto z polskiego cyrku Vegas. W maju Fundacja Viva zwróciła się do specjalistów z poznańskiego zoo, aby na podstawie dostarczonych zdjęć i filmów z cyrku ocenili stan trzymanych tam zwierząt. Na tej podstawie podjęła interwencję. Fundacja Viva zaplanowała właśnie interwencję, zgłosili sprawę na policję. Udaliśmy się razem z fundacją celem zabezpieczenia. Gdyby jednak okazało się, że te obserwacje się potwierdziły u tych zwierząt, dotyczyło to głównie niedźwiedzia, również gadów, które są prezentowane podczas występów cyrku Vegas. Chodziło głównie o żółwie, węże i krokodyla. Niestety te nasze obawy potwierdziły się na miejscu i decyzją powiatowego lekarza weterynarii, który oczywiście również był na miejscu, i naszych lekarzy, którzy też przyjechali razem z nami. Niestety te zarzuty i te obawy się potwierdziły i ich decyzją zwierzęta zostały przez nas zabrane. Okazało się, że niedźwiedź Balu nie posiada pazurów na łapach, co znacznie utrudnia mu funkcjonowanie. W poznańskim zoo zorganizowano kompleksowe badania zwierząt, a następnie tymczasowe wybiegi. W tej chwili formalny status tych zwierząt to są dowody zabezpieczone w sprawie. Jest to sprawa Fundacji Viva przeciwko właścicielom cyrku. Jest prowadzona przez prokuraturę w Katowicach. My tylko tym zwierzętom w tej chwili udzielamy schronienia i zapewniamy opiekę weterynaryjną. Wyniki badań niedźwiedzia są także dowodem w sprawie. Rzeczniczka ZOO twierdzi, że zwierzęta były trzymane w przyczepach cyrkowych i nie miały zapewnionych odpowiednich warunków. Gady nie otrzymywały właściwego naświetlania, a niedźwiedź Balu wykazuje zachowania typowe dla tresowanych zwierząt trzymanych w klatkach. Cyrk Vegas wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Czy to tylko zagrywka pozyskania kolejnego darczyńcy fundacji, czy też przekazanie pięknego, zadbanego okazu dla ZOO w Poznaniu? Zwierzęta miały i mają u nas najlepsze warunki, jakie tylko można było im stworzyć. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Częste kontrole inspekcji weterynaryjnych ostatnia tydzień temu nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości. Przyjechano, zabrano, okradziono z uczuć. Nasze zwierzęta nie stanowią dla nas wartości materialnej. To członkowie naszej rodziny. Płaczemy, gdy chorują, leczymy, pielęgnujemy. Cieszymy się, gdy są radosne, piękne i zadbane. Są naszą dumą. Czy jesteście w stanie to zrozumieć? Do oświadczenia ustosunkowała się również rzeczniczka ZOO Małgorzata Chodyła. To nie ZOO zabrało zwierzęta, my tylko na wniosek Fundacji Viva zapewniliśmy transport i zapewniamy schronienie tym zwierzętom na czas wyjaśnienia ich statusu. Jeżeli będzie decyzja o tym, że nic się nie stało i zwierzęta są własnością właścicieli, do nich wracają, jeżeli okaże się inaczej, wtedy będziemy decydować o ich losie. Właściciele cyrku twierdzą, że już w momencie zakupu przez nich niedźwiedzia nie miał on pazurów. Zapowiadają walkę o zwierzęta. Poznańskie ZOO wspólnie z Fundacją 4Paws prowadzi leśny azyl dla niedźwiedzi. Obecnie ma on 4 mieszkańców. Najmłodszą przywiezioną z Bieszczad niedźwiadko o imieniu Cisna, niedźwiedzia Borysa oraz przetransportowane w tym roku z Braniewa Ewkę i Genię. Chociaż rataje na nowe stacje roweru miejskiego muszą poczekać do przyszłego roku, to mieszkańcy mogą korzystać z innych możliwości, jakie pojawiły się w okolicy. W lipcu poznański rower miejski rozszerzył swoją ofertę o rowery z fotelikami dla dzieci. Poprzez stronę www.poznańskirower.pl można sprawdzić, czy na danej stacji znajduje się aktualnie rower z takim fotelikiem. Są one przeznaczone dla dzieci ważących nie mniej niż 9 i nie więcej niż 22 kg. Korzystając ze sprzętu trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim zawsze sprawdzać, czy fotelik jest stabilnie zamontowany, a paski zapięte. Wszelkie usterki można zgłaszać na infolinię. Dla starszych dzieci przygotowano kolejną nowość, czyli rowerki dziecięce. Można je wypożyczać i zwracać na 3 stacjach: pod Termami Maltańskimi, nad Maltą i na Rondzie Śródka. Są dostępne w 2 rozmiarach, dla dzieci od 4 i od 6 roku życia. Od lipca w Poznaniu funkcjonują także 24 nowe stacje rowerów miejskich, głównie w centrum miasta. W tym wydaniu to wszystko. Na kolejne zapraszam 28 lipca. Zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku. Życzę Państwu dobrej pogody i udanych urlopów. Do zobaczenia.